Co myśli Twoja osoba ukochana? Wróżba z kart Tarota. Kochani moi, to jest jedna wróżba. Także oglądajcie cały filmik. Nie ma dzisiaj grup, nie ma wyboru. Tylko jedna wróżba. Pomyślcie o swojej osobie ukochanej. Witam Was oczywiście serdecznie. Proszę o komentarze, czy ta wróżba z Wami rezonuje w jakiś sposób. Oczywiście jest to wróżba kolektywna, więc nie może rezonować 100% z każdym, ale w jakiejś części, tak? Także adekwatnie do swojej historii pomyślcie, w jakim wymiarze rezonuje ten rozkład z Wami. Proszę o komentarze, napiszcie mi. Proszę o nowe subskrypcje, o lajki z kciuczkiem w górę i zapraszam Was na wróżby indywidualne. Czy osoba ukochana tęskni? Czy ta osoba, co ta osoba myśli? 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 Osoba ukochana myśli. Pięć kielichów. Cesarz. Biskup, czyli kapłan. 10 kielichów. Paź buław. I siła. W przełożeniu 4 miecze, czyli ta osoba ma potrzebę teraz odpoczynku, przemyślenia spraw, regeneracji, by poukładać sobie racjonalnie swoje plany. Wie, że coś się tutaj zakończyło i odcięło, tak, ponieważ mamy te ostre miecze, które są nad głową tej osoby, czyli wie ta osoba, że się coś tu zakończyło, zostało zablokowane, urwane i myśli, rozmyśla, być może rozpacza, tak? Bo to jest też karta choroby, smutku, przemyślenia, refleksji, poukładania sobie porządnie spraw. Także w takim zadumaniu jakby jest ta osoba. Bardzo podobna karta smutku, żalu, że coś się zakończyło, rozlało, zepsuło. Widzicie, tutaj leżą 3 kielichy. Żałoba, smutek, żal, depresja. I pomimo, że stoją jeszcze te 2 kielichy tu pełne, ta osoba tego nie dostrzega, nie widzi, nie chce widzieć, tylko wspomina, rozpacza, jest rozżalona, rozczarowana, że tutaj coś się zakończyło. Pełna emocji. Smutku. 5 kielichów to na pewno żal po stracie czegoś, rozpacz. Niemniej jednak jest to osoba bardzo silna, uparta, władcza, tak, o bardzo silnym charakterze. Cesarz pokazuje się, więc bardzo osoba taka, która się nie przyznaje być może do tych smutnych uczuć, do tych słabości. Ta osoba myślała tutaj być może o stabilnej relacji w kwestii Twojej osoby. Ta osoba myśli tutaj teraz w ten sposób mądrze, nie wiem, intuicyjnie, że chciałaby z Tobą związku jakiegoś ważnego, stałego, być może długotrwałego, ponieważ Ty być może jesteś taką partnerką do tego, partnerem. Ta osoba, dlaczego tak mówię? Ponieważ mamy tutaj od razu już 10 kielichów, tak? Kapłan i 10 kielichów to na pewno karta ślubu, karta
partnerstwa oficjalnego, rodziny, zaręczyn, dzieci, tak? Także tutaj te dwie karty mówią o czymś poważnym, czego ta osoba chciałaby z tobą. Tylko może się bała, może nie czuła się dojrzała do tego, bo mamy pazia buław. Paź buław to znów niedojrzałość tej osoby. Być może była to osoba młodsza od was lub niedojrzała emocjonalnie, psychicznie, czy w jakimś innej wymiarze. Paź buław to osoba młoda, niedoświadczona, która chce podjąć działania, ale nie wie jak, nie potrafi być może, nie ma doświadczenia właśnie i może się za bardzo tej zastanawia. Być może miała ta osoba również po prostu no, jakiś lęk, tak? Nie wiedziała jak tutaj zadziałać, jak ruszyć z miejsca, bo jest to karta pasywna, tak? Czyli jakby brak było działania tej osoby ukochanej, statyczność, pasywność. I to tutaj zepsuło, widzę, być może sprawiło, że odeszłaś. A mamy na koniec kartę siły. Karta siły, czyli tutaj ta osoba wie, że potrzeba jej do działania czy do ratowania tej relacji niezmiernie dużo siły, ale też łagodności baranka. Siły lwa, ale łagodności baranka. Także jest to taka tutaj sprzeczność, tak? Ta osoba też ma być może duży pociąg seksualny do ciebie. Może czuła tą taką bardzo ogromną chemię, przyciąganie, co być może no, jest jakby tutaj takim trybem, tak? Animalicznym. Ale wie ta osoba, że potrzeba jej dużo siły też, by ten związek, tą relację teraz odzyskać czy uratować, tak? Ponieważ za dużo się tutaj zawaliło, zakończyło, zburzyło, zaprzepaściło, tak? Karta siły to też wiedza i siła, by sobie poradzić w takiej trudnej sytuacji. Być może potrzebuje ta osoba siły, ponieważ tutaj nawet być może jest jakieś załamanie, tak? Choroba, smutek, żal. Mamy dwie karty żałoby i smutku, więc ta osoba potrzebuje siły być może, by pozbierać się i jeszcze raz przemyśleć, jak to w ogóle teraz uratować, co zrobić, co w ogóle począć. Także taka wyszła tutaj wróżba. Każdy sobie niech przemyśli to jeszcze raz. Dziękuję serdecznie. Napiszcie w komentarzach, czy ta wróżba z Wami rezonuje. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.